Finały Red Bull wjazd na bramkę, które odbyły się 14 i 15 października podczas Warsaw Games Week. No, trochę czasu już minęło. Trochę bardzo ten czas szybko leci. Ja powiedziałem wam, że zrobię relację z tego. Kobi w kółko do mnie pisał: Grzesie, kiedy zrobisz tą relację? Miała być relacja. No, czemu robisz tej relacji? Gdzie jest relacja? A ja nic odpisywałem. Sorry, Kobi, ale teraz ten filmik jest specjalnie dla ciebie. A dlaczego dopiero teraz? A dlatego, że ja byłem bardziej zajęty graniem w Rocketa i oglądaniem, jak grają inni w Rocketa. Lub po prostu integrowaniem się z najlepszymi graczami w Polsce. Dziś robieniu prywatnych zdjęć czy filmów. Także ja moje zdjęcia prywatne mogę policzyć na palcach jednej ręki. Ale ostatnio dostaliśmy sporo zdjęć od Red Bulla. Dzięki Red Bull, że w końcu nam daliście te zdjęcia, miesiąc czasu. Podobno byliście bardzo zajęci, ale dzięki mimo wszystko w końcu. Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. Mamy zdjęcia, więc mogę wam pokazać, co działo się podczas 8 tury kwalifikacji oraz wielkiego finału. Oraz dzięki uprzejmości naszym profesjonalnym kamerzystom, którzy robili te zdjęcia, mamy parę zdjęć z innych stanowisk na Warsaw Games Week, które były. Więc teraz będę mógł wam pokazać najciekawsze moim zdaniem zdjęcia, jakie sobie wybrałem z tych całych wszystkich, bo ich wszystkich jest trochę za dużo, aby były wszystkie w filmie, bo kto by oglądał pierdeliar zdjęć przez pół godziny, które można powiedzieć najciekawsze w powiedzmy 5 minut. Oczywiście wybrałem zdjęcia, żebyście chłopaki nie poczuli się, że wam nielegalnie użyłem waszego wizerunku, czy inne tam pierdoły. Wybrałem takie zdjęcia, gdzie nie widać waszego niku, więc ludzie będą was kojarzyli z twarzy, będą was kojarzyli z niku, ale muszą być naprawdę dobrze, żeby połączyć jedno z drugim. Oprócz ciastka, sorry ciastek, ale byłeś na intrze, na początku. I z racji tego, że grałeś ze mną, no to raczej większość ludzi cię będzie kojarzyła już. Sorry, jesteś teraz popularny, kappa. I tak. Lecimy do zdjęć najfajniejszych. We'll be right back.
Oczywiście brawa dla zwycięzców. Fajnie was było, chłopaki, również poznać. Ogólnie to całe WGW to było niesamowite przeżycie. Kto nie był, niech żałuje. Kto nie był od tej drugiej strony, czyli od strony zawodników, to już w ogóle niesamowite przeżycie. Wspomnienia będą na całe życie. Ale to nie wszystko. Jak dobrze wiecie, widzieliście zdjęcie z nagrodami za pierwsze 3 miejsca, tak? Tam były monitorki fajne, konsole i latanie, jeżdżenie drifto samochodem, driftowozem oraz bilet na Red Bull Flying Illusion. Oprócz tego każdy z nas, który zakwalifikował się, ma wielki finał, oprócz osób z 8 tury, raczej nie do końca, bo też dostali to co my, tylko troszeczkę w uboższej formie. Także co dostaliśmy? Dostaliśmy taką ładną bluzkę. O, muszę tylko wejść. Kurde, taka duża. Czekajcie. Taką bluzeczkę w 3 kolorach. Dostaliśmy niebieską, białą i czarną. Tam po parę sztuk. Czyli każdy dostał inną koszulkę. I różnica jest taka, że ci, którzy dostali się na finał w 8 turze, to nie mieli swojego niku. Nie wiem, czy mieli sferkę, nie pamiętam. Na pewno mieli przód. Taki sam, tylko tył się różnił. Czyli nie mieli swojego niku, no bo nie mieli kiedy ich nadrukować, prawda? To, kwalifikacje były dzień przed wielkim finałem. Oprócz bluzki, dostaliśmy bluzę, taką bez kaptura. Mamy z tyłu Red Bulla, z przodu Red Bulla i New Balance'a, bo wszystko jest New Balance'a. Także bluzę, fajna, ciepła, polecam, kurde, ciepła bluza, kurde, na takie pogody jak teraz jesienno-zimowe już powoli, to jest najlepsza bluza świata. No i dostaliśmy jeszcze torbę podróżną, tutaj mamy ładnie Red Bulla z jednej strony i tutaj też jest Red Bull. Reklama, kurde, product placement. No i z drugiej strony mamy logo New Balance'a. Tak, no to też jest fajna torba. Mogłem wszystkie swoje graty, które dostałem właśnie i jakoś potem te wszystkie moje rzeczy więcej miejsca zajmowały, więc mogłem sobie w tą torbę wszystko od niej spakować. Także to by było na tyle z WGW. Mam nadzieję, że będą kolejne turnieje, mam nadzieję, że również się na nie dostanę. Mam nadzieję również, że dostaniemy z tego zdjęcia i wszystko, żebym nie musiał robić zdjęć sam, bo nie umiem. Jeśli to będzie inna impreza niż WGW, no to na pewno nie będę robił zdjęć, tylko będę chłonął wszystko dookoła i patrzył, co się dzieje. Bo ja jednak jestem zwolennikiem patrzenia i zapamiętywania niż nagrywania. Mimo wszystko, jeśli będzie znowu to WGW za 11 miesięcy, no to już wtedy bardziej będę wiedział, gdzie co jest, bo dużo rzeczy może się nie zmieni, znaczy pewnie się zmienią, bo to nowe gry i wszystko nowe będzie w sumie. Ale jak będzie WGW, znowu na WGW będzie jakiś turniej Rocketa, no to wtedy postaram się zrobić również trochę sam zdjęć i filmów, żeby było tego więcej i żeby było troszeczkę z innej perspektywy. Także to na tyle by było, jeśli standardowo, jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz na samym dole, jak to zawsze mówię. Jeżeli jesteś nowy, chcesz być na bieżąco z moimi nowymi odcinkami z Rocketa, to zasubskrybuj mój kanał. Guzik będzie tutaj. A jeżeli chcesz więcej, to tutaj masz polecany film ode mnie dla Ciebie oraz całą moją playlistę z Rocket League. My widzimy się, jak zwykle, od poniedziałku do piątku na rankedzikach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, cześć!